jak ja kurde normalnie uwielbiam zatwardzenia w Pradze, nie? Praga to jest coś kurde pięknego. Masakra. Dobra, mało ważne, że kurde jest zatwardzenie aż na kurde 6 minut. 37 km mamy do firmy, do załadunku, do firmy Gefeco. Trzymaj się lewej strony. Tam jak się załadujemy, lecę pod granicę niemiecką w Czechach, do miejscowości Kadan, do firmy Zanini. Tam mam kurde zrobić doładuneczek. No i zgadnijcie, gdzie ja jadę. Nie będę nic na chwilę obecną mówił, gdzie jadę. Może ktoś w tym momencie właśnie zgadnie, póki ja nie powiem, po drugim załadunku. Ale najlepsze jest w tym... Dobra, lewej strony. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jadą dwa auta w to samo miejsce. Czyli ja tam, gdzie ja byłem, kurde, w tej Magnie, co ja się wczoraj zrzuciłem. Miałem do załadunku miałem 200 km do lotu. A znajomy, który wczoraj się zrzucał przy granicy polskiej, tam w Ostrawie na DHL-u, miał do lotu 400, ma do lotu 400 km do tej firmy Gefeco. No i myślę, że on już w sumie tam jest. Myślę, że on tam pauzę robi. No bo ja jednak z czasem trochę krucho stałem. Ja już miałem wygrzmocone tacho. O, dziękuję bardzo serdecznie. O, dzięki, dzięki. No, wracając do tematu, no to ja jak stanąłem, to miałem, kurde, jeszcze mi, ja jak stanąłem na parkingu, to miałem godzinę 20 jeszcze dreptania, z 70, coś 80 km, tak mi nawigacja pokazywała. I jak stanąłem, to miałem 8.30 już wyjechane, a on jeszcze mógł lecieć, kurde, spokojnie, więc ja obstawiam, że on już jest na firmie, tam się gdzieś pauzuje. No i właśnie razem się będziemy tam ładować, później razem jedziemy do Kadan się załadować i razem jedziemy na rozładunek w to samo miejsce, więc jedziemy razem i razem będziemy do domu wracać. No, tak to właśnie wygląda. Na chwilę obecną wam nic nie zdradzam. Kto zgadnie, temu przypnę kurde serduszko i pozdrowię serdecznie. No. A was w międzyczasie, kurczę, że mam te zatwardnienie, to zachęcam was oczywiście do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco, bo w miarę możliwości, kurczę, przez cały tydzień wychodzą trzy filmy, no to fajnie być na bieżąco. Oczywiście łapeczka w górę, mile widziana, no i jakiś komentarzyk i będzie po sprawie załatwione. Oj, dobra, ja sobie pyrkam pomału. No, póki jeszcze nie pojadę na załadunek, to sobie zatankujemy AdBlue. A co sobie będziemy żałować? Moi kochani, do pełna zawalimy AdBlue, żeby nam stykło. O, i po co on trzymać? Oj, masakrunia, normalnie to jest jakaś kuźwa wielka chodząca. No, ale cóż poradzić. Ciekawe, ile nam wejdzie AdBlue'a. Na razie mamy 23 litry. Oj, masakra. Do pracy byście się kuźwa wzięli, a nie. Najlepsze jest to, że która to już jest parę po siódmej. To gdzieś, nie wiem, z 9 stopni jest. W końcu wiosna idzie. O, proszę bardzo. 36 litrów. O. To jednak kurwa daje sporo. Jednak sporo mieliśmy. No i dobra. Ja pierniczę. Nic się nie odzywałem po zatankowaniu AdBlue, bo jestem na tej firmie Gefeco, czy jak to tam się zwie. No i najlepsze jest tym wszystkim, że odstałem tutaj 3.30 pauzy i teraz dopiero do mnie zadzwonili, że mogę jechać się ładować. Ja pierniczę. Wysyłają mnie pod jakąś rampę. Nie wiem po co. Mało tego, do 11.30 mają pauzę, ale widzę, że już chyba się skończyła, bo zaczęli tego busika rozładowywać, a ja muszę teraz czekać, jak tu on odjedzie i dopiero się wtedy wbijać.
Masakra jest. A jeszcze mam chyba nie wiem ile do lotu do drugiego załadunku. No i elegancko. Właśnie jesteśmy załadowani, moi drodzy. Co mnie bardzo niezmiernie cieszy. Więc możemy podjechać pod biuro i iść po papiery. Dobra, jeszcze się musimy tylko wypoziomować i będzie Gites majonez. Elegancjus. Dobra, w sumie to ja mogę trochę odjechać. I elegancko. Powietrza nie mamy. Dobra, niech bije nam powietrze w układ. Na tyle co można było, to się odjechało. Tu nam pięknie, kurde, niech łopada. No. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda tu. Nieźle. Nieźle. Tam palety, tu kurde kosze. Elegancko. Kurde, ja mam ostatnio lenia, kurde, jakiegoś dziwnego. Nie wiem czemu. Dobra. Jedziemy do biura po papiery. W sumie mogłem tu sobie stanąć, ale po co? Po co sobie tu będę stawał? Ja sobie stanę gdzieś tam z przodu. Żyćko, oś ty kuźwa, jego mać, barabasz. Fajne kurde, fumfel tu stoi. Co jest, misiu kolorowy? Nie wiem, że ty śpisz. No, ja sobie już pyrkam na załaduneczek. Drugi załadunek, w sumie doładunek, jak to się mówi, do miejscowości Kadan. Mam tam jeszcze 88 km. Godzinę, kurde, 15 potrzebujemy. Ale piękne Subaru. Będzie wyjeżdżać, jest za mną, kurde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poszedł! Wow. Dobra, wracając do tematu, ja sobie właśnie pyrkam. Kolega z firmy, tam znajomy, jeszcze niestety nie został załadowany. Ponoć z tego, co żeśmy się tam zorientowali, on jest niby rzekomo awizowany na 14. Więc w sumie może już kurde go wzięli na rampę, żeby ładowali go. A potem będzie musiał dolecieć na ten załadunek drugi co ja. Może być tak, że albo uda mu się kurde w godzinę dolecieć do mnie, bo może być tak, że mi trochę zejdzie, albo po prostu już gdzieś się na Francji zobaczymy na rozładunku. Też tak może być. No i właśnie zdradziłem, kurde, gdzie jedziemy. Jadą dwa auta na Francję, moi drodzy. No. Ja wczoraj dostałem taką informację o godzinie 16, że jadę na Francję, a później, kurde, właśnie ten znajomy dzwonił, że on też jedzie tam, gdzie ja, do Francji, w tych samych miejscach się ładujemy. Ja miałem 200 do lotu, z tej Magny, a on miał z Ostrawy, tam spod Polski, z polskiej granicy z Ostrawy, miał 400 dreptania. No. No i wyszło tak, że on, no on w sumie już tam, on nawet nie doleciał wczoraj do końca. Myślałem właśnie, że on będzie tam na miejscu, a jego tam nie było na miejscu. Jak ja wjechałem na firmę, no to on zaraz przyjechał. Czyli gdzieś po drodze musiał, kurde, pauzunię sobie robić. No, tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że w sumie, no nie będę musiał, kurde, tam czekać, bo tutaj, kurde, 3 godziny odstałem. Ja 3, a on, kurde, tam jak nie lepiej.
5, może 5 godzin gdzieś on stoi na razie. Nie mam żadnej informacji, czy jest ładowany, czy nie. Za chwilę będę, kurde, może zadzwonię, zapytam się, zorientuję się, to będę cokolwiek wiedział. Na razie ja się skupiam na swojej robocie, że tak powiem. Lecę! Pogoda, kurczę, jest piękna. 18,5 stopnia. Czuć wiosnę. Co z tego, że wiosna mnie jeszcze choróbsko męczy i kurczę, chętnie człowiek by wyskoczył w bluzie, no ale niestety nie chcę, żeby mnie gdzieś tam przez przypadek przewiało. No. Dobra, my jesteśmy, moi drodzy, już na załadunku. O, właśnie nam się pięknie brama otwiera. Kurde, to po co ja wysiadałem? Brama nam się pięknie otwiera. Będziemy mogli, że tak powiem, wjechać. I będą nas zaraz ładowali na francuzyzinę. I elegancko. Dobra, wjeżdżamy, otwieramy boki, bo tu będą bokiem ładować niestety. No cóż, poradzić. No i dobra, to mi się, kurde, podoba. 16:20. My już jesteśmy załadowani i możemy sobie, kurczę, pyrkać. Tylko ja sobie muszę znaleźć, kurde, inną drogę. Troszeczkę. I nie wiem, czy czasem tu ja nie będę pauzy robił jakieś. Nie mam pojęcia na chwilę obecną. Na chwilę obecną muszę stąd tylko gdzieś tu wyjechać. I wiem na pewno, że gdzieś muszę pauzę jakąś zrobić. Nie wiem, czy w sumie będę pauzę robił. Co ja z tą pauzą się usrałem? Zjedź pierwszym zjazdem. Po prostu potrzebuję stąd wyjechać. Dobra, mamy pauzę wykręconą, więc jedziemy. Nie wiem, ile mi się, kurde, uda ujechać. Zobaczymy. Wiem jedno, że do Francji mam 900 km i 12 godzin typowej jazdy. Do granicy, kurczę, czesko-niemieckiej mamy 92 km i rzekomo godzinę 20 potrzebujemy. Stój, maestro, bo byśmy, kurde, wymusili tu Ukraińcowi. No, godzinę 20, więc nie wiem, co to z tego będzie. Jest, kurde, Amba Fatima w tym Gefeko, tam, kurde, koło Pragi nas, kurde, przetrzymali niepotrzebnie. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Niepotrzebnie nas tam przetrzymali. No ale cóż, już nic na to nie poradzimy. Dobra, mam wolne. Okej, okay. Elegancko. Dobra, lecimy, no co ja mogę, nie wiem, ile ja pojadę, no godzinę 20 do granicy, godzinę 20 do granicy mamy, to gdzieś będzie 18:30, może jeszcze gdzieś, kurde, z godzinę uda mi się pojechać, nie wiem, zobaczymy, nie wiem, naprawdę, co z tego będzie, no kurde, to jest nie w cholerę, nie w dupę, ani nie w oko to cała sytuacja. Wiem, że chciałbym, kurczę, jutro, żeby dolecieć, kurde, do Francji tam na firmę, żeby się normalnie wypauzować, bo w piątek nad ranem o 3 mamy rozładunek. No zobaczymy, co z tego będzie. Ja, kurde, zabieram się za jazdę. Wy zostawcie łapę, subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem i widzimy się później, jutro, zobaczymy.